Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj odcinek sesji latania. Zrobimy dwie sesje. Pierwsza to będzie R2S, a druga to będzie FPV i Nazgul. Postaram się zrobić nowość, a mianowicie nagram jeden i drugi materiał w 5K. Zresztą ta narracja i wprowadzenie też jest 5K. Zobaczymy, jak to siedzi na osi czasu, jak sobie to daje radę. Muszę wam powiedzieć, że tym dronem latam już 3 dni. Zrobiłem około 12 sesji. Naprawdę dobrze kamera się spisuje. Przygotowuję dłuższy odcinek. A o tym nie będę mówił teraz, ale przygotowuję dla was dłuższy odcinek, gdzie porównuję poszczególne pola widzenia, rozdzielczości, klatkarze i też profile kolorystyczne, bo jest naprawdę duże pole do popisu. Mogę powiedzieć, że jest dość porównywalne, jeżeli chodzi o kamerę z Mavica 2 Pro. Może być trochę lepiej, może być też trochę słabiej. Jest nieco lepiej, jest też nieco słabiej. Nie? To zależy, jak, pod jakim kątem patrzymy na to. Ale jest to naprawdę niezła zabawka. I pozory są takie, które mylą, że ten dron jest, niewiele wnosi, ale kamera naprawdę daje radę. Słuchajcie, więcej powiem jeszcze na końcu tego filmu, a teraz lecimy. Zatem do dzieła.
poszło całkiem fajnie, muszę powiedzieć. I co? No kurczę, z dziewiątką się lata asekuracyjnie. Nie było akrobacji, ale muszę się trochę wdrożyć. Dwa tygodnie miałem przerwy, jeżeli chodzi o FPV, trochę oczy mi odpoczęły, cały odpocząłem, także jest ok. Teraz sprawdzimy Aira 2 i też będzie nagranie w 5K. Także dzisiaj mamy grube rozdzielczości przynajmniej. Bitrate w GoPro jest 100, a tam będziemy mieli 150. Profil, który wybrałem na dzisiaj, to jest profil ten HDR, czyli tak zwany HLG. Całkiem fajny i sympatyczny. Postaram się dopasować też do kolorków z GoPro. Także ruszamy. Dobra, słuchajcie, startujemy. Jestem już w powietrzu. Latamy teraz RM2S. Bardzo fajny dron. To co mogę powiedzieć, w ogóle to wygląda inaczej. Inaczej się lata też. Tutaj jest bardzo dużo systemów. Też mamy air picking na ekranie, bo tutaj jest focus. Mam w tej chwili manual focus, czyli ręcznie ostrze. Oczywiście przy tej ogniskowej, przy tej optyce to jest mała iluzja, ale jednak spróbujemy sobie trochę polecieć pod światło, trochę ze światłem. Podobne obiekty zrobimy w sensie okrążeń, po to żebyście mieli mniej więcej odniesienie, jeżeli chodzi o optykę. W GoPro nagrywałem z sharpness middle, czyli średnią ostrością. Tutaj nie jestem w stanie dobrać ostrości, ale mogę dobrać profil kolorystyczny i dobrałem profil HLG. To jest bardzo fajny profil z tego względu, że przez Sony głównie stosowany, z tego względu, że on jest łatwy i dość szybki, jeżeli chodzi o stosowanie postprodukcji i daje fajne efekty. Nie jest taki przeostrzony, jednocześnie jest to dość taki wdzięczny sam profil. Spróbuję się wznieść, tak jak było składem, i spróbuję teraz troszeczkę opaść też. Nie lata się tak samo, ale postaram się przynajmniej nawiązać do podobnych obiektów. Fajne miejsce jeszcze tutaj jest. Zasięg pozwoli mi to zrobić. Teraz to zrobimy. Chciałbym polecieć przy samochodach ze światłem. Mamy jeszcze do dyspozycji 6 minut, jeżeli chodzi o nagranie. I chciałem wam pokazać w takim razie, jakby to wyglądało. Tutaj wystarczy, bo ten materiał już mamy zgrany. 2 minuty wystarczą takiego latania, żebyście mieli odniesienie. Ja to się na pewno inaczej. Nie ma tej frajdy, jeżeli chodzi o FPV. Natomiast teraz polatamy w stronę ulicy. Akurat też nadchodzą państwo z pieskiem. Polatamy w stronę ulicy z tego względu, że tam jest też niezła sprawa, a mianowicie można zobaczyć, jak ten zakres dynamiczny się układa. Ja tutaj kompensację ułożyłem na -0.3. To co chciałbym tylko zrobić, to nawiązać się do ulicy, ale sprawdzić, czy my nie mamy z boku jakiejś przeszkody. Na tej wysokości nie powinniśmy mieć. Pojedźmy sobie tak, a zaraz cofnę dokładnie w to samo miejsce. Tu jest takie opóźnienie, trzeba na to trochę uważać. Ja tu jestem 250 metrów od auta, ale mamy to i mamy samochód. Jest troszeczkę szybszy ode mnie. Teraz polecę w trybie sportowym. I to dość fajnie teraz wygląda. Tak jest, lecimy 15 metrów na sekundę, wystarczy. Dobrze, słuchajcie, to jest mniej więcej tyle, jako że ten film miał tylko za zadanie pokazać ogólny potencjał tego, co się dzieje z tymi optykami. Standardy są troszkę podwyższone, bo jedna i druga optyka ma możliwość już nagrywania w 5,4K w tej rozdzielczości. Wygląda to naprawdę nieźle i mi się bardzo podoba. A ja was dzisiaj już żegnam i zapraszam na odcinek, przede wszystkim, który poświęcę samej kamerze w R2S, bo wykonałem już około 12 sesji od czasu, jak wróciłem do Polski. A druga rzecz, zapraszam oczywiście na wyzwanie, które nazywa się Lataj na wyższym poziomie. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie i zapraszam na te dwa przedsięwzięcia, które przygotowuję dla was już wkrótce. Szczegóły będą pewnie dostępne w linkach poniżej i w opisie. A kto obserwuje na stałe,
jest na bieżąco, o wszystkim wie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!